Hej, witajcie po raz kolejny, moi drodzy, w Dark Souls 2. Pamiętacie pewnie, że ostatni odcinek się zdarzył dość... Zaczął się niefelernie, skończył się też niefelernie, ponieważ gra mi się skraszowała. Doszłem tutaj do tego, wyczyściłem ten, potem nagle walło wszystko te, znowu się wszystko porozłączało, ale teraz powinno być raczej wszystko ok pod tym względem, że zacząłem kombinować co nieco. U siebie z kompem, plus tego z routerem, ze wszystkim połączeniem, ze wszystkim... No po prostu co mi przyszło na myśl, od razu wziąłem... Przejechałem dookoła i posprawdzałem, poprzerabiałem i po prostu powinno teraz, teoretycznie, wszystko być ok, ale... Czy będzie? To się dowiemy dopiero teraz. To jest dziwne. A, dobra. Chciałem właśnie powiedzieć, że nikt się, kurde, nie wpisuje, nie chce ten. Nie wpisuje się we w tą, no. Tutaj, żeby pomóc komuś w walce, nawet tym małym diamentem. Co jest dość dziwne. Ale... Ja przynajmniej mam zamiar taki, że jak pokonam faktycznie tutaj tego zaginionego grzesznika, to mam zamiar pomóc przynajmniej dwóm, trzem osobom go załatwić. I to dzięki mojej magii i dzięki sprzętowi, który mam. To cholera jedna. Koncentruje się na mnie, ale tak w sumie powinno być. Że przeciwnik powinien się koncentrować na mnie, a towarzysze powinni się skupiać na tym, żeby go tłuc. Dzięki. Na szczęście tarcza smoka jest na tyle dobra, że te 95% blokuje obrażeń fizycznych nawet od takiej postaci jak zaginiony grzesznik. Chociaż teorie, chociaż z powodu tego, że gra się skraszowała, to jeszcze zdążyłem sobie trochę co nieco poczytać o samym grzeszniku. I też o tym, czym on tak naprawdę jest. Ale o tym może za chwilę powiem, bo to jest dość ciekawa opowieść, a raczej teoria przynajmniej, bo czytałem też ten, że jest parę teorii co do samego grzesznika, pod tym względem, że ludzie się zastanawiają, kim on tak naprawdę jest. Tak samo w katakumbach w mieście, naszym pięknym, w pięknej Medjuli, można, grzybek Elżbiety, dobrze, pachnąca stara gałąź, falmy słońca, niech mu będzie. Czy tutaj coś jest? Nie ma. I tu jest najciekawszy pokój ze wszystkich, bo tu nic nie ma. Pusto. Pierwotne ognisko zostało ponownie rozpalone. Tutaj teoretycznie chyba powinno coś być. Teoretycznie, bo oczywiście podkreślam. I pierwszy ogień był, więc jeśli oglądaliście Dark Souls 1, to pewnie możecie pamiętać, że pierwotny ogień był to, był to ogień, który był przy Lordzie Gwen, przy ostatnim bosie. Ale to nie jest Lord Gwen. To nie jest Lord Gwen. Na pewno to nie jest Lord Gwen, ponieważ jeśli pamiętacie, w poprzednim moim podejściu, co niestety się skończyło fatalnie, moją przegraną i upadkiem Lucky Till, to obaj nie wiedzieliśmy o jednym małym
Była taka jeden mały szczególik podczas animacji. Widzieliście grzesznika i jednocześnie widzieliście ma na masce takiego robaczka. Jeśli dobrze pamiętacie, albo i nie pamiętacie, jednym z głównych dusz pierwotnych, dusz władców, dusz ten były podzielone na cztery. Mieliśmy smoka nieśmiertelnego, który szukał sposobu na nieśmiertelność, ponieważ jako jedyny ze swojego gatunku był osłabiony tym, że był śmiertelny i szukał sposobu na to, jak stać się nieśmiertelnym. Oczywiście odnalazł ten sposób, ale to był całkowicie inny sposób niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Potem mieliśmy Nito, czy jak on ma ten, władcę podziemi, zbudowanego z kości. Lorda Gwen, no i ostatnią czarodziejnicę, która przybrała postać dość ciekawą, Łoża Chaosu. A Łoże Chaosu tak naprawdę było wielkie. Chciałem powiedzieć wielgaśne, ale cały czas mi się język plątał. Chyba nikt mnie nie przyzwie. Mam takie wrażenie. No, tam już się skończyła, ta droga już się skończyła. I teraz z powodu tego, że pokonałem grzesznika, mogę zakupić jego sprzęt u pewnej osoby w Medjuli. Ale tak, no, tak jak mówiłem, były cztery dusze i ta czwarta dusza była czarownica, która teoretycznie niby przebrała postać Łoża Chaosu, ale tak naprawdę ona tym Łożem Chaosu nie była, tylko żeby pokonać Łoże Chaosu, trzeba było pokonać dwie jej córki, które zmieniły się. A, właśnie. Które zostały zmienione w dwa pola siłowe, dwie formy, dwie rzeczy takie. What? Myślałem, że zostałem przyzwany do tego, a nie że. Okej, dziwne to było. Ale dobra, najpierw. Nie mam fragmentu butelki, ale mam na to delikatny ten kość, żeby zwiększyć siłę mojej butele Gestusa. I ten. No i zmieniłaś, jeżeli pamiętacie, to były dwie córki, zostały zmienione w takie okręgi wokół Łoża Chaosu. No i było w środku Łoża Chaosu jeszcze coś, co może wam się kojarzyć lub nie, ale była tam taki duży robak. I teoria jest taka, że niby tym prawdziwym zaginionym grzesznikiem był właśnie ten robak, który kontrolował ciało. Taka jest teoria. Że ponoć właśnie zaginionym grzesznikiem był nie sam grzesznik, lecz robak, który wpełznął do niego. No i tutaj mamy gościa, o którym mówiłem wcześniej. Sprzedawczyka, który jeżeli zakupimy u niego odpowiednią ilość rzeczy, pozwoli nam to na odblokowanie nowych, innych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu im więcej wydam na nie u niego dusz, tym ciekawsze rzeczy się pojawią u niego. A mnie interesuje praktycznie pewna zbroja i jednocześnie pewien przedmiot, którym jest odblokowany właśnie po tym, jak pokonamy grzesznika. Więc ja może tutaj przytnę
i wrócimy za chwilę. No to witajcie znowu. Jak widzicie, trochę się zmieniłem. Pod tym względem, że mam nowy pancerz i jednocześnie mam na sobie maskę. Jak możecie ją poznać lub nie poznać, to jest właśnie maska zaginionego grzesznika. A czemu właśnie chciałem założyć maskę zaginionego grzesznika? Pewnie się parę osób z was zastanawia. Więc ja wam wytłumaczę to w ten sposób. Maska ta ma dość ciekawe statusy. Oczywiście jest o wiele wytrzymalsza, ale też jest, ma dość ciekawy wpływ na nasze udźwig. Podnosi udźwig wyposażenia. Czyli po prostu, jeżeli wezmę sobie teraz jakikolwiek mój, no nie wiem, ma inną maskę, to po prostu mój udźwig spada. I nie mogę, wiadomo, robić moich przewrotów o wiele szybciej i tak dalej. Maskę specjalnie kupiłem sobie, żeby po prostu móc zacząć wcześniej chodzić z wielkim mieczem, ale jednak to jeszcze nie dało mi tego, że mogę go sobie normalnie nosić i mieć jednocześnie dobry przewrót. Mogę nim już biegać i go używać, ale po prostu mój przewrót będzie wyglądał tak, jakbyśmy, no nie wiem, jak teraz mogę zrobić cały przewrót, to mój przewrót razem z mieczem jest, no, powiedzmy, że jest jeszcze niewystarczający, jak dla mnie. Ale spokojnie, dochodzimy do tego powoli i powoli. Plus tego kupiłem sobie u naszego cwanego teraz już kolegi, ponieważ zmienił swoją pozę. Wcześniej, może teraz wam jeszcze pokażę dodatkowo ten. Chyba zakupy zrobiłem u niego, bo za 5000 najpierw to siedział sobie tutaj i już był szczęśliwy, że zakupiłem u niego. Teraz, tak jak zobaczycie, jest już w całkowicie innej pozycji. No, no jest, już jest bardziej... O właśnie. Jest bogaty, szczęśliwy. Wcześniej chciał wrócić do domu, teraz już nagle już nie chce i nawet... Where is home? No właśnie. Już zaczyna się zatracać. Zapomniał już dokładnie, gdzie jest jego dom. Już powoli zaczyna się stawać pustym, tak jak było to przepowiedziane. No to tak, może jeszcze wam pokażę. Kupiłem sobie zbroję Alwy. Ma również hełm, ale hełm jest słabszy od maski i jednocześnie nie pozwala mi na... nie ma statusu właśnie z naszym udźwigiem. Zbroję mam... Tak jak można zobaczyć, no zbroję mam... przykładowo teraz tak, jak mam maskę i zbroję, to mam 55% ciężaru, no 56%. Natomiast jakbym wrócił do mojego starego zestawu, rękawicy, tutaj chyba były te buty, to mam już 61%. I mogę nadal się dobrze turlać, ale mam mniejsze statusy, ponieważ maska jest o wiele wytrzymalsza, zbroja jest... no nie jest wytrzymalsza od tej, ale jest o wiele lżejsza, jednocześnie wytrzymała i też ma dość dużą wytrzymałość jak na wcześniejsze, no jak było porównywalne ze wcześniejszymi. Tutaj spodnie, no praktycznie ten pancerz jest wytrzymały i jednocześnie jest lekki, więc przyda się w razie czego, żeby zacząć moją podróż z ciężkim pancerzem. No, nie wiem, może jeszcze teraz na pewno nie będę chodził w tym pancerzu z tego prostego względu, że po prostu mam przedmioty, które są bardziej wytrzymałe. Ale zaraz po tym, jak już dotknę odpowiedniego poziomu wagi, chyba, no, udźwigu, to zacznę biegać z ciężkim mieczem. Mógłbym kupić sobie jakiś mniejszy ciężki miecz, no ale po prostu dajmy sobie na razie z tym spokój. Dobra, jeszcze muszę przeszukać pewne miejsce. Tutaj, czy lepiej tu się przenieść? Chyba tu będzie lepiej się przenieść, tak myślę.
ponieważ mam zamiar odwiedzić mojego spetryfikowanego kolegę, który zatrzymał się przy ognisku. I mam zamiar mu pomóc w powrocie do normalności. A tam plus tego jeszcze były kraty, w których mogę... Które już sprawdzałem za pomocą klucza twierdzy i... Faktycznie mogłem ten, już je otworzyć. No. I powoli zmierzamy w którymś tam kierunku. Jak to tak powiedzieć. Tutaj, tak, tutaj. Tutaj muszę załatwić tego, co tutaj sobie siedzi. Nie otwierać tych drzwi, bo tutaj nic nie ma. Tutaj po prawej mam trzech. Oż kurde, nie trafiłem ani jednego, nie? To jest najlepsze. Uch, to było dobre. Udało mi się trafić wszystkich trzech. I nie mieć problemów z tym. Dobra, nie ma sensu tutaj siedzieć z nimi. Bo tutaj tak czy siak muszę jeszcze się zająć tymi. Jeszcze u góry oczywiście są. Nie zapomnijmy. I to na dodatek jedni, co mają ten, że jak wybuchną, to mają status petryfikacji, czyli zmiany w kamień. Co jest oddzielne oczywiście tutaj od klątwy, która w jedynce robiła to. No, ci, co mają taki dym w sobie, to jednocześnie mają petryfikację. Ej, kurde, dobrze. Mają i petryfikację, i eksplozję większą. Dobra. Wszyscy leżą, dobrze. No to teraz... Czy chcesz pchnąć ten... gałąź? Tak. Chcę. Ponieważ ten tutaj koleś to też jest równocześnie sprzedawca i jednocześnie koleś, który powoduje, że na możemy używać... możemy u niego kupić bronię z dusz bossów. Co jest fajne, nie? Specjalnie został został spetryfikowany przez tamtych... no świetnie. Co ja zrobiłem? Cudnie. Teraz jeszcze na dodatek dorobiłem sobie... Zrobiłem sobie dodatkową robotę. Jeszcze mnie zabili. No cudnie. To będę musiał znowu komuś pomóc. Albo z Sentinentalem, albo z tym, z zaginionym tym. Ale dobra. To tam później się zajmę tym. Przywróceniem się do człowieczeństwa. Tylko teraz zajmę się nimi. Odpowiednio. No nie trafił. Jak mogłeś nie trafić? Tej, stał przed tobą. Dokładnie stał przed tobą, a ty odwaliłeś taką manianę, panie. Jeszcze jeden był z tyłu, dobrze. No co za... Oni są upierdliwi, naprawdę. Dobra, dzięki, umarłeś. Żegnam, do widzenia. Tutaj chyba nic nie było. Natomiast była ścieżka tu. I też nie pamiętam, czy gargulce miały coś tam jeszcze. W sumie tak byłem A nie, wtedy jak gargulce przeszłeś, to dotarłeś do klucza twierdzy, który otwierał te drzwi tutaj. Więc jest dobrze. Dobra, to teraz pogadajmy sobie tutaj z panem. No niestety. Nie dziwię się, cały czas byłeś spetryfikowany. Fajny koleś. Czarodziej. On jednocześnie uczy, jeżeli ktoś jest zainteresowany magią, to też uczy magii. No i sprzedaje właśnie przedmioty, o których wcześniej mówiłem.
strength will teach you my spells. Ta, nauczysz magii. No, tutaj pierścienie, eliksiry, magia. Ale mamy ten. I wymiana. Wymiana jest oczywiście, jak łatwo się domyślić, czym, ale... Strayd niestety nie może się przenieść do naszego... No, tutaj teraz tak. Te społeczeństwo, to ten ciągle. Dobra, teraz bym nam powiedział wszystko. No i teraz mam wymianę i możemy teraz sobie wymienić duszę. Co do? Tutaj są wszystkie przedmioty, które ten chyba można wymienić u niego, ale wymagane są dusze danych bestii, a raczej przeciwników. Mamy tutaj ogromny miecz, prześladowcy, czyli gościa, który na orle jeździ. Mamy spatrzony miecz, zakrwawiony miecz, kamienny topór olbrzymi, kolczastą pałkę, dwuząb gargulca, czyli z dusz gargulca można to zrobić, halabarda smoczego jeźdźcy, smocze bliźniacze ostrze. To jest dwustronne ostrze, które jest używane przez najwidoczniej duszę przez tego smoczego jeźdźcę. Mamy łuk z jeźdźcy, dużą tarczę prześladowcy, czyli tego gościa na orle. No i mamy wielką tarczę smoczego jeźdźcy, ale ona jest na 35 poziom siły, a ja nie mam 35 poziom siły, więc nie zrobię z tego nic. Tutaj też możemy wymienić duszę strażnika ruin na czar. To jest samo na ten strzała dusz i tak dalej. Ale co tam, ja niestety nie mogę nic z tych rzeczy na razie kupić i nie mam ten... Jak je stosować? Skamieniała smocza kość, bomba zapalająca 3 sztuki. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pójdziemy sobie tą drogą i zobaczymy, co mnie czeka. A potem nie wiem nawet, w którą stronę trzeba iść, bo jeżeli tutaj się skończy, no to już będę musiał chyba znaleźć w Medjuli kolejną ścieżkę. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.